20 batów. 20 batów. Takie z tej strony, a takie z tej. No. 20 batów, a taki kokos kosztuje 50 batów. Taki kokos kosztuje 50 batów. A twój shake 100. Wow, to masz bardzo drogiego tego shake'a. Ale truskawka mango i to jest o taki. Trzy kokosy to 150 taki batów. Taki to jest shake. Taki wielki? Truskawka mango. Ja cię kręcę. O, a patrz jakie tu ładne kwiatki rosną. No. Ładne kwiatki. No, widziałam już je. O, ładne kwiatki. I mamusia mi zamówiła naleśnika. Naleśnika? Mango Nutella. Uuu, ale będzie pyszny. Na zachód słońca zdążyliśmy idealnie. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hello. Ah, okej, okej, no problem. Okej, no problem. We come too late. Okej. Okay. I znowu mamy tą ogromną, pyszną rybkę. Jej oko wystaje. A ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć coś o kokosach, że te kokosy ostatnio są po prostu jakieś smaczniejsze. One chyba są bardziej albo dojrzałe, albo nie wiem o co chodzi, ale wszystkie są ostatnio takie słodkie, takie pyszne, że po prostu masakra. O właśnie, nie, może zaraz przyjdzie pan ją przeciąć. A jak nie, to zaraz ją jakoś spróbujemy sobie sami przeciąć. Tutaj, tutaj, nie? Tutaj trzeba tak odciąć jej taki płat. I tak otworzyć, nie? Właśnie. Tutaj, bo ona ma bardzo twardą skórę. No, no może zaraz przyjdzie. Pan. Może. Może. I ta ryba w ogóle jest cała posypana solą. To, to jest sól. I tyle soli, nie? No, jeszcze z drugiej strony ma ogromnie dużo. I też ma tyle soli? No, a to jest w ogóle taka zaschnięta poczta. No, o, to jest taka sól sama, nie? No. Ale... Słodę? No bardzo słone. No i w ogóle my nie potrzebujemy soli do tej ryby. No nie, właśnie nie potrzebujemy soli do tej ryby. Czekaj, ja sobie tu muszę tego kokosa swojego odsunąć. Muszę się tu jakoś dostać. No i co w końcu? No, no nic. Aj, tak... patrz. Przedziurawiłem ją tutaj. Zaraz weźmiemy, zaraz to ogarnę. Poczekaj, muszę wziąć widelca. Czekaj, wezmę widelca i ją zaraz tu otworzymy. Bardzo ostra ta ryba. No. Najpierw jej kręgosłup. Uważajcie, bo tu jest, widzicie, kręgosłup. To są ości. Ości, patrzcie. No, ale, ości ryby. Ale ości. Kolejna. Poradziliśmy sobie z otwarciem. No. Bez pana, nie? No. Sami sobie tu bez poradziliśmy. Bez nożyczek. Bez nożyczek. Ale ma wielkie ości, co? No. Ale jeszcze kręgosłup jej będziemy wyciągali. Jeszcze kręgosłup będziemy jej wyciągali. I tu ma taki jeszcze wsadzony z przyprawami ten. Patyk. I tam są jeszcze takie różne przyprawy. Jak zjemy, to pokażemy. No. O, ale pyszna rybka, świeżutka. No i mnóstwo ości. Taka. Nie, nie ma mnóstwo ości. No tak, ale takie duże. No takie duże właśnie, to dobrze, że ma takie duże, a nie ma małych. No. Bo te duże się łatwo powyciąga. No. I w ogóle tak się... I się nie da ich zjeść. Bo ty... Wiesz co? Poczekaj, ja ci zaraz pomogę, poczekaj. Jak twój deser? Przepraszam, ale już prawie całego zjadłam. Takiego naleśniora miałaś? Naleśniczora. No, większego tej chusteczki. Mam wystawał tu, tu, tu i tu. Tu ja tu jeszcze mam trzy kostki. Ryba opędzlowana. Kręgłosłup jej wyciągnęliśmy. Kręgłosłup. Ale ktoś już wyrzucił te przyprawy. Słońce już. Ale piękny widok. Słońce. No, ale przez telefon wygląda to jeszcze ładniej. No. Jaki czad. Ale pięknie to wygląda. Plaża na Patong jest piękna. Zachody słońca tak samo piękne. Palmy piękne. I to się ładnie odbija tam zachód słońca na wodzie. No, kwiaty piękne. Tu jest wszystko piękne. Żona i córka piękne. Ładne zmieszane kolory, takie niebieskie. Ale dzisiaj dużo wody. Przypływ mamy. A ja w adidaskach po piasku.
piasek fajnie uklepany. Można spokojnie kroki robić. Wanilia, Nutella, posypka. I jeszcze czekolada. I jeszcze pianki. I jeszcze czekolada. I pianki. Jezus. Ale miks muzyk. Tam impreza. Tam druga impreza. A my po środku. I najlepsze naleśniki na całym Phuket. U pani tutaj na rogu przy samym Bangla. A do picia mamy taką wodę, soda water, gazowana woda ze smokiem. Soda water. A ja mam puzzle, takie, które można jeść. Mhm. Puzzle, które można jeść? No, takie puzzle, które można jeść. I jeszcze mamy taką espresso. Barista. O, taką, już bez smoka. Myśmy już właśnie ze słońca zeszli dzisiaj. Tam się już skrywa za tymi budynkami. A teraz chilloutujemy się na pustym basenie. Nie ma nikogo. Cały basen nasz. Nasz hotel. Tutaj jakieś takie ładne kwiatki. O, puściutko. Ciepła woda w basenie. Najpierw jeszcze tylko sneakers. Można za chwilę wchodzić.